Cześć, z tej strony Ziwek i witam was w kolejnym odcinku z gry Syberia 3. Tak sobie łażę po tym parku i słuchajcie, ale ze mnie jest blondynka. Jak przywrócić zasilanie w centrum, w parku, który nie ma zasilania? Przecież możemy użyć statku. I tak sobie to poszłam specjalnie na dół i widzę, że jest interakcja, więc mam nadzieję, że mam rację. No witam. Wcale nie wygląda to jeszcze gorzej, jak się tu porozświetla. Nie wygląda to wcale przerażająco. Wszystko od razu ruszyło? Wiecie, że zaczęło się kręcić, a nie stoi w miejscu i nie czeka, powiedzmy, na jakiś tam ruch. No pięknie, pięknie. Teraz możemy wrócić do Oskara i pomóc mu zaholować ten statek, tak? Bo po to wszystko robimy. Musimy Yukoli przepchnąć. Nie no, ich strusie musimy na ląd przeprowadzić. Ale to już wiecie. Więc nie ma sensu tego dużo ciągnąć. Oskar nam miał pomóc, jeżeli będzie prąd. Ale kto kojarzy Oskara? Kto kojarzy Oskara z pierwszych części? Ten wie, że to nie jest wcale tak łatwo. I znając życie, wynajdzie on inny problem. Nie oglądaj filmiku. Jaki jest filmik na Oskarze? Aha. Fajnie. Ale ja chcę z nim pogadać. Cześć, Oskarku, skarbie. I won't be able to do anything until you have connected my card to the crystal. Okej. Także tego, no. Także obstawiam, że... This cable would be perfect for towing the crystal. I just need help to get it free. Jakbyście się mi stąd posunęli, ziomy. Nie, tu jest coś do robienia. This cable would be perfect for towing the crystal. Za dużo ich tu jest. Może byście się przesunęli. Boże, przepraszam cię. Prąd go pierdzielnął przez nas. No tak, masz rację. Czyli te przewody on już zrobił. No to ja. I need you to take that cable next to you and attach it to the tractor over there, please. Thank you. Oni powiedzieli na przykład. Haha, jasne, na pewno, nie. I tego nie odkręcisz. Tam by się zrobił węzeł. Źle tu ruszyli. I rozumiem, że wydaje tylko innym polecenia. To się nazywa życie. Dobra, Oskar. Wyręczyli nas. Ruszaj tyłek i holuj. Yes, Kate Walker? Rusz tyłeczek. Podziękuj za radę. Well, yes. All the required conditions seem to be present for me to move forward, Kate Walker. To rusz tyłek. Yes, Kate Walker. Postęp. Go ahead, Oscar. Try to move forward. No, rusza się. Myślałem, że będzie miał znowu jakiś problem. Kurczę, taka mała maszyna zaholuje taki wielki statek? Przecież formalnie to... A, on powinien wylecieć z torów.
No, no przecież ten statek jest o wiele cięższy od takiego automatu. Oscar, we're only driving the crystal into the sand. To bardzo źle. That is indeed annoying. The traction that this machine exerts is far too horizontal. It would be preferable to hoist the boat from a higher position. The cable would be at an angle, and your boat would move forward and be raised at the same time. Brilliant analysis of the situation, my dear Oscar. Is there something else? Not exactly, Kate Walker. But you may at some point find you need to see further along the pier. Can you put some slack in the cable, so I can move the tractor over there? Poluzować, rozumiem, że z tyłu. Wow, aż mi nawet błyszczy, gdzie mam to, gdzie mam popatrzeć. Może najpierw odsuńmy się. Nie, z boku. Halo. No, próbuję. If you want me to move the cart forward, I'll need to have some slack, Kate Walker. Czy mogę coś na to użyć? Tu mogę coś użyć. Serce nie. Nóż nie. Czy klucz? O, klucz, widzicie? Musimy poluzować. Już chyba. Masz już luźniej. Yes, Kate Walker. Ej, czy, skąd ona się tu wzięła? Ona była z tyłu, a nagle jest z przodu. Things on your end, Oscar. Yes, all the required conditions seem to be present for me to go forward. Today. I was thinking we should dump this tractor because it was blocking the path. It is a good thing you did that, Kate Walker. Dobra, jak mu powiem ruszaj, to chyba dalej nie będzie działać. Bo z tego co rozumiem, to my musimy coś tam zmienić. Try to move forward. Dajesz. Włączaj traktorek. Ci dalej tam latają. To jest piękne. Czyli teraz musimy mu z tyłu tam zablokować to, naciągnąć, tak? I won't be able to detach this cable on my own. To nie odczepić. No to co teraz chcesz zrobić? The problem is actually quite simple, Kate Walker. You just need to find some way to tow the crystal from above. That's what I figured. Thanks for the explanation, though, Oscar. Please don't mention it. I had forgotten what immense satisfaction is to be gained by guiding you on the right path. Miałeś mi pomóc i w końcu... I won't be able to detach this cable on my own. Dobra, to poproś tych ziomków. Oni specjalnie tu wszędzie stoją, żeby ci pomagać. Raz się może na coś przydadzą. Miss Kate Walker. Can you take the cable attached to the tractor there and attach it to the Ferris wheel, please? To już ma więcej sensu. Duk. Diabelski okay, młyn, Duk. No, będzie miał większą siłę niż takie coś. Taki traktorek. Ej, Kate, nie mogłaś tego sama zrobić? Naprawdę? Dziwna jest ta baba. No ale w sumie, skoro może się wyręczać innymi, czemu nie? Tak popatrzyli po sobie, jak wiecie, ci sąsiedzi, pamiętacie sąsiadów? Sąsiedzi tak zawsze śmiesznie, tak się na siebie patrzyli i robili takie, yes, udało się. Dobra, idziemy na górę. Tam był guzik, którego nie mogliśmy wcisnąć, bo nie było zasilania. Ale że teraz jest zasilanie, to powinno to działać. Co jest ciekawe, wszystkie atrakcje uruchomiły się same oprócz młyna. Spaliłam coś? Super. Jeszcze brakuje, żeby to wszystko wybuchło. Ej, mam zły kąt obrazu, ja nic nie widzę.
Widzę z przytupem, Kate. Rozwalić. Kate, ty już nic nie ruszaj. Przejechała do miasteczka i w sumie jest już rozwalone, to rozwali go jeszcze bardziej. Spoko, masz tam jeszcze taki duży roller coaster, jego też możesz rozwalić. Staraj się zmieniać pozycję kamery, dzięki temu nie tylko nacieszysz się widokami, ale łatwiej będzie ci znaleźć rzeczy, które możesz wykorzystać, by przejść dalej. Dziękuję, Gro. Tutaj powinny być ogólnie całe rozdziały, bo strasznie długie. O, teraz szybciutko nawet poszło. To samo osiągnięcie wspólnota strusi. Jakby nie patrzeć, pomogłam im. A, mogę teraz popatrzeć sobie na ten. Pięknie to wygląda. Ogólnie podobają mi się te, że jak dam na kamerę, no to tak ładnie się to wszystko obraca. Jest taki fajny widok z góry. Czy jest to potrzebne? Nie. Ale fajnie wygląda. Skoro nic się nie stało, on się sam odczepił ogólnie. Jak przejść? Bo rozumiem, tędy nie przejdę do statku, czyli musimy skorzystać z tego przejścia. Bo jeszcze nikt nie zrobił... A nie, czekaj. Miałam mówić, że nikt nie zrobił pomostku, ale oni chyba już zrobili pomost. Nie? Kate, idź. Nie. Jednak nie. Chodźmy im pomóc się rozpakować. Rozumiem, że Oskar sam sobie już wyszedł. Co tu można zrobić? Coś tu jest. A nie, to jest ta drabina do góry. Nie, to tego nie chcę. Dobra, mamy statek. Congratulations, Kate Walker. Thanks to you, the migration can get underway again. Thank you, Kirk. But without the tribe's help, I never could have. Co się dzieje? Oskar. Co jest? Beat Nanook Metal. Good day. Bo oni go jeszcze nie widzieli. Może przedstawisz ich? Nie. Może Kate przedstawisz? Halo, to jest Oskar. Kapotaktok metal big nog nanuk? Liam musu Oskar. Big espiritulu kulet? Espiritulu luk? Można po polsku? Kurde, jakie małe asasyny. What did you say to them? That handsome metal man is not monster. Not dangerous. Przystojniak. Handsome metal man. Tell me, Ayahuasca, you seem pretty impressed with dear old Oscar. Purely spiritual interest. Shipujemy Ayahuasca i Oscara. But I will need much time to get used to him. Better for everybody, he travel in shaman's yurt. Nowe romanse. Ayahuasca się zadurzyła. He'll be delighted. In the meantime, I'll try to get the ostriches out. You get everybody ready to leave. Dawno nie było motywu tego gościa, co nas ściga. Powinien się za niedługo pojawić, chociaż nie wiem, jak oni sobie tu poradzą przez to baranur. No, tutaj jest jakiś przycisk. I chyba się już otworzą, czyli to nie była żadna zagadka. Chociaż poczekamy, aż struź dobiegnie do odpowiedniego momentu w pamięci.
No witajcie, strusie. Jak się cieszą. Gdzie małe te? Małe pieski. But madam, as I told you, I'm actually perfectly capable of following your caravan on foot. W tyle, gopka. Shaman's yurt very comfortable. Big handsome metal man must rest after everything he has done for tribe. Oh, but madam, please, I... Nie, to jest idealny Sheldon Cooper. No, idealny. Tuk-tuk! Dobrze, ja nie skorzystają, okej, okay, z metra, z przejścia. O, pomachała. Macha nam. Dziękujemy pani za pomoc. Przyszła Kate, porozpieprzała wszystko, ale przynajmniej... O, mówiłam coś o tym. To witam. Olga. Their boat is right there. But where's the American and those damn savages? They can't have gone far. On ma fajny głos. Crazy enough to go right into Baranor. The radiation will take care of our problem for us. Exactly. Już nas zostawili? Stwierdzili, że promieniowanie ich zabije. A to jolo, wracamy na kawkę, nie? Akurat jeszcze jest pora taka kawkowa. The soldiers, they found our tracks. Skąd wiesz? They must think we're on the surface. A, słyszę. You're right, Kate Walker. I... Kamlek. Kamlek, Migapa. Kirk! Look over there! Co to jest? What's that? I'll go look. Wait. Nie, tylko nie pająki. Gro, chyba nie jesteś aż tak wredna, żeby dawać tu stado pająków. Chociaż ta grafika w Syberii jest tak bardzo... bajkowa, bardzo bajkowa. Że... Raczej nie jest to problemem, żeby nawet to było masa pająków. Chociaż chyba to będą nietoperze. Bardziej bym się skłaniała ku temu. Ale to nie wychodź na razie. Potem wyjdziemy, zobaczymy, gdzie my w ogóle jesteśmy. Nie wiem, jak długo szli, ale słychać było jeszcze helikopter, więc wydaje mi się, że dalej jesteśmy w Baranów. No idź tam. Nie to parze. Nie to perki. Sexy Playboy pozdrawia YouTube po raz drugi. Chyba muszę wyłączyć czat ze Steama, jak nagrywam. Wygoniłaś ich. A nie, ich jest jeszcze tam. Wow, pełno. Filthy. Dobra, mogły być pająki. Nie, toperze nie są aż tak strasznie złe. Kto tu jest? Kirk? Mogę z tą pogadać. Pewnie nie możemy przejść, bo... nasze... Vampirów. Dobra, chodźmy do Kirka. O, i szamanki. Chodź. Chodźcie się ich tu, pogadaj z nimi. Halo. No. Well, we have a problem. Yes, we saw. Miss Kate Walker must free passage for caravan quick. Jakiś pomysł? A bright idea would really be welcome right about now, Ayahuasca. Zaświecić. If Miss Kate Walker finds something good to frighten bats, they surely go outside fast. Very well. I'll go see what I can do. Thank you, Kate Walker. And call on the Yukals for help if you need it. I'm sure they'll be able to give you a hand. Dziękuję.
Wydaje mi się, że na górę musimy iść po coś. Ci ukole tu się boją. Kowal coś tu, widzę, ma chwilę przerwy i on już coś kuje. Excuse me. I'm sure you noticed we now have bats blocking the way. Would you know of some way I could encourage them to leave their home? No, no idea. Well, that's pretty clear. Dzięki. Yes. Well, later then. On jest pewnie jedną z tych osób, która jest bardzo mało gadatliwa, ale bardzo dużo robi. Dobra, tu jest jakieś zasilanie, ale to nam nic nie da. Wracać pewnie nie ma po co. To zrobimy tak. Moim pomysłem jest, aby przejść tutaj w boczek, zobaczyć, co nas tam czeka. Już widelec. Coś tu się znajdzie. A, Jukol, co ty tu robisz? Afraid of little vampires. A, to dlatego aż tu uciekłeś? Tribe must ask pardon of great spirits. Dobra, czyli tam nic nie ma, rozumiem. Dobra, zejdź tymi schodami. Niech ci będzie, czyli u góry jest tylko Jukol. To powiem wam nawet dobrze. I mniej... Poczekajcie, bo już mi się psuje ten... Psuje moja orientacja w terenie. Mam iść tu w dół. Tu widzę, jakieś kable są. A, i tu jest zalane. Świetnie. Co to jest? Grzybki? Grzybki. Glony. Chcesz popływać, Kate? Chyba nie. Tam mi mówiła ta babeczka, co miała tego psa, że pewna część jest zalana. Lake water. Katarina was right. No. Czy tu nie ma jakiegoś wybitnie złego promieniowania, skoro wszystko jest takie zielone? Jeżeli tak, to chyba w następnej lokacji poznamy czwarte, nie wiem, czwartą nogę, trzecią i czwartą nogę Kate. O. Sieman, co tu robisz? Bajtla, Miss Catwalk. Look, very good wood, too. You take now. Give, give. Give, give. Dziękuję. Thank you, I guess. No, teraz dziękuję, że jak ci kolejnym razem przyniesie, nie wiem, kawałek rury kanalizacyjnej, to nie będziesz taka szczęśliwa. Jaki ty masz dziwny makijaż, on aż promieniuje, czy co? Widzieliście? Miała taki zielony cień, czerwoną twarz. Oj, coś wydaje mi się, Kejtuś, że już się zmieniasz. Dobra, czyli rozumiem, że stąd dostaliśmy patyk i glona. Super, nie wiem, co mogę zrobić z tych dwóch rzeczy. Z patyka i z glona. Can't do nothing for Miss Kidwalk. Wiem, że nie możesz mi pomóc. Mogę wziąć glona na kija i latać i straszyć, ale to raczej nie pomoże. Chodźmy jeszcze tu w drugą stronę. Poszukajmy jakiegoś wyjścia. O, Oskar, siema. Ah, Kate Walker. What are you doing here, Oscar? Oh, nothing. I'm just enjoying taking in the quiet all around here. I feel quite safe in a way. Przeszkadzają mu. Ayahuasca, for example. Let's just say that I would be grateful if you could refrain from mentioning my presence to her. Ostatni odcinek był nazwany Opera Mydlana. Teraz to się robi Opera Mydlana. Mała, stara... Słuchajcie, to kurde, nowa część jakiegoś romansu. Dojrzała kobieta, szamanka o imieniu Awajaka, nie wiem jak ona się nazywa, poznaje w opuszczonym miasteczku wysokiego, szczupłego robota, Oskara, jak wiecie, rozwinie się ich miłość.
on przed nią ucieka. Wiadomo po co. It must have been installed at the time of the incident that ravaged this city. It must be for decontaminating the radiation suits worn by rescuers who went outside. And it protects us from the radiation? Absolutely. Without it, your organic components would unfortunately now be completely carbonized. And I regret to say, currently putrefying Kate Walker. I see. Thank you for such an interesting diagnosis. Metal does have advantages sometimes. Pomoc. I need help getting rid of all those bats. They're stopping us from moving on. Potential threats trigger animals' flight response, Kate Walker. The origin of the threat may be fire, water, noise, or in general, anything that might put their physical integrity at risk. Mm. See you later, Oscar. Yes, Kate Walker. Dobra, czyli za bardzo mi nie pomógł. Chodźmy najpierw po kolei. Tutaj nie ma nic. Tu są drzwi, do których chyba też nie mogę iść. Nie. Dobra, trzecim rozwiązaniem jest tutaj coś. Tu nie ma, nie można nic zrobić. To może tam wejdę. O, super. Mogę to nacisnąć. Ubieraj oksy. Okej, że tam jest dużo promieniowania. Czy po drugiej stronie jest słabo? Czyli tam jest słabo, to może lepiej faktycznie nie otwieraj tego. Co ty chcesz? Poczekaj. Nie lubię, bo przebija tu Oscar, wiecie. To jest słabe. Czyli rozumiem, że nie wyjdziesz stąd. Czyli to nie jest to za fajna lokacja do odwiedzenia. Kunukmak. Siema. Strusie. How are the ostriches? They all scared of little vampires. So while they are there, ostriches not want go forward. And they all getting very hungry. Yukols must find pasture real quick. Pomoc. Do you have any idea how to get rid of the bats? You thinking small vampires very dumb. You find way scare them all. Hmm. Well, thanks for your help. Everything okay with you? Tuk tuk, Miss Ketwalk. But everything go better when tribe back on route. Well, I'll go see what I can do about the bats. See you later. Tuk, you hang in there, Miss Ketwalk. Znaczy wiecie, wszyscy mówią to samo, czyli postraż. O, ukradłem szmatkę. Szmatkę można podpalić, ale po co mi glony? Bo co ja mam? Jakby nie patrzeć, taki kijoszek. No taki kijoszek może... Tutaj chyba nie mogę łączyć ze sobą rzeczy. Nie. To nie jedna z tych gier. Coś tu można było popatrzeć. Halo? Pan Kowal już sobie poszedł, czyli możemy mu pogrzebać w rzeczach, które zrobił. O ile nie zrobił zapalniczki, to za bardzo mi nie pomoże. A support for a torch looks like. The smith must use it for light or to heat up small objects. To wiem, co zrobić. Zapalniczka. O Boże. No spoko. This is good for a little DIY. Tak, DIY. W dzisiejszym odcinku jak przerobić koszulkę na 10 sposobów. No to dajemy to. Dajemy co? Szmatkę. Na szmatkę. Szmatkę zamoczymy w czymś tam. Co mamy? Buteleczkę. I robimy pochodnie. I zapalamy. I mamy pochodnie. Pięknie. Buchnęło. No to schodzimy.
idziemy je nastraszyć. Coś tu strasznie działa. Znaczy ten struś tak mocno się gibał. Czy chcesz je podpalić? Siema, Gacki. Takiego małego ognia się boją? Kurde, Kate jest odważna. Dadzą o sobie znać chyba mocno. Że nagle zaczęły uciekać. Dobra, to teraz się pojawia problem. Rozumiem. Teraz trzeba zrobić wszystko, żeby otworzyć ten właz. A jak nie właz? Nie no, najlepiej byłoby z tym włazem. Czekajcie, chodź tu. Bo wy zmieniacie miejsce. Pomoglibyście. Kirk, I saw your attempt at scaring the bats was without success, Kate Walker. Any other ideas about how to get them to leave? Not really. I have the impression that these ventilation ducts are the only possible way to get those damn creatures out. But there are grates closing them off, and I'm pretty sure we'll only be able to open them from the outside. Where anything made of flesh and blood will die in a matter of minutes. You'll find a solution, Kate Walker. I know you will. The spirits are with you. Gee, thanks, Kirk. That's reassuring. Jest chyba sobie jaja robią. Wiesz co, Kirk, jedyną opcją jest otworzenie włazu i wiecie, dostanie tu powietrza, które truje. No, słyszałem, wszystkie stworzenia, które wychodzą na zewnątrz, po prostu giną. No, to poradzisz sobie z tym, nie? Duchy są z tobą. Dziękuję. Naprawdę, jesteś tak pomocny, ale tak pomocny. Oj, no powiem wam, sami pomocni ludzie. Czy z tobą już lepiej? Afraid of little vampires. Świetnie, a mogę tu przejść? Bo jeżeli nie, to w takim razie po co jest to przejście tu? Tylko po to, żeby ten ziomek się tu schował? Nie lepiej było zabarykadować to? Wiecie co? Tędy się nie dostanę. Jedynym miejscem, gdzie mogę się dostać do... na górę, to jest chyba tam, gdzie Oskar stał. I to jest dosyć słabe, ponieważ sami widzieliście, tam jest spore napromieniowanie. Oni chyba naprawdę chcą, żeby, wiecie, wszyscy Yukole marzą, że dzięki napromieniowaniu Kate dostanie, nie wiem, kolejne cycki tylko na plecach, a się okaże, że Kate dostanie, nie wiem, piąty brzuch, nie no. Trzecie oko. Oskar, siema. Gdzie idziesz? Czemu się ubierasz? Ja chciałam, żebyś porozmawiała z Oskarem. No tam jest tragedia. The confined atmosphere here seems to be affecting you, Kate Walker. It's not claustrophobia, Oscar. The way for us to solve our bat problem is up there, outside. And I don't have the slightest idea how to get there. There's an enormous amount of radiation. You need someone who is, by their very nature, impervious to radiation so that they can do their task in your place. Pomożesz mi? If such a being existed, that would solve our problems, wouldn't it? May I remind you that I am an upgraded XE-2000 model automaton? Oh! You don't mean... you? Popatrzcie, nieraz na makijaż strasznie wygląda. But I should be able to do the task, Kate Walker. I don't doubt that you're capable of it. But it could be dangerous up there. You don't think that... I'm afraid that, for you, the choice of candidates is limited, Kate Walker. If you insist. Chcesz to iść? Łaski mi nie robisz? Wiesz co, masz... on wie, co ma zrobić, nie? Powiedziała mu o włazie. A nie powinien najpierw zamknąć od mojej strony? A, dobra, no. To ma sens. Oskar... nie...
A Chodersku steruje Oskarem. Uuu. Dobra, ale to już będzie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. I do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, cześć!